witam serdecznie, Andrzej, i co dalej? No słuchajcie, znalazłem taką fajną platformę i zastanawiam się, czy sobie takiej nie zbudować, wiecie? Taka pływająca, o, normalnie i na tym położyć, wow, jak fajnie, na tym położyć, rozumiecie, jakąś chatkę bambusową, wow, jak to się... I słuchajcie, to jest normalnie... Zacumować sobie tutaj, zakotwiczyć, to nie jest takie małe. Słuchajcie, jak dla jednej osoby, to jest zajebiste. Normalnie sobie można pływać. Na takich beczkach, widzicie? To jest normalnie beka na czterech beczkach, chyba czterech, a sobie zobaczę. Mój jest straszny. Tutaj z tej strony nie ma za bardzo fajnego. Tak, cztery normalnie beczki po wodzie. O. Po wodzie, czy ogólnie beczki, nie? Cztery beczki, chatkę postawić. Wow. Jakiś tam ten, flagę King wsi. I można sobie takie coś cumować, powiem wam. Tylko się spytać gdzieś tam kogoś, czy można sobie zacumować i tyle, bo tu chyba wszystkie plaże są no co, prywatne. Znaczy ktoś, jakimś właścicielem jest, nie? Także co, Andrzej, co dalej? Mam plan. A czy mogę go zrealizować? No nie jest to trudne, nie jest to też drogie. Ale fajnie by było, nie? Rybka na przykład sobie wyłowić, sobie na balkon. Taką chatkę, wiecie, z bambusa po prostu sobie postawić. Jakieś tam panele słoneczne. Platforma jest na chatę. Cztery beczki, trochę desek. Słuchajcie, to są koszta naprawdę niskie. No i co, cumujecie sobie po prostu przy takiej plaży i gdzie chcecie. To jakiś silniczek, ja to mi do tego jeszcze silniczek dał, wiecie, taki, no, nie wiem, nawet pod kosiarki do trawy by zrobił i śmigło tylko wkręcił, zawsze by to jakoś pyrkotało, albo ewentualnie naprawdę jakiś tam silniczek sobie niedrogi do środka włożyć gdzieś tam i to by było super. No silniczek by pasował, bo by nawet alternator podłączył, więc miałby człowiek i nawet prąd. Także pozdrawiam serdecznie z mojej pięknej rajskiej wyspy. Andrzej, i co dalej? Nie wiem. Aczkolwiek mam pewne plany, ale to są moje plany. Nie będę zdradzał, co dalej. Kurde, mój jest straszny. No. Także jest pomysł na zbudowanie chatki na wodzie. Jest. Jak byłem mały, miałem chatkę na drzewie, na kurzej stopce, można powiedzieć, w lesie tam w Świętokrzyskim. Miałem taką chatkę, wiecie, za gluta mam młodego zrobioną. Deski dziadkowi kradłem ze stodoły, żeby zbudować gwoździe, wiecie. Powynosiłem, pamiętam, trochę rzeczy ze stodoły, z garażu i tam właśnie w lesie budowaliśmy z Tampresem, z takim Tomkiem, moim sąsiadem. Pozdrawiam cię, Tampres. Budowaliśmy takie domki i tam było fajnie, tam my jarali fajki. Człowiek tak dobrze nie myślał, bo to było w lesie, nie? Także że mógłby las spłonąć, no. Fajne miejsce, malo. Tu dookoła, wzdłuż tej plaży są resorty. Prywatne domki, resorty. A tu będzie moja chata na lata. Fajny, fajny, nie? Na beczce sobie płynie domek. Dobra, pozdrawiam was serdecznie, Andrzej, co dalej? Nie wiem, piękny dzień, jutro będę wiedział, co dalej. Trzymajcie się.